Cześć, witam Was w nowym filmie razem z moim towarzyszem, który się pojawi teraz na wielu filmach, bo zawsze spaceruje ze mną od czasu, jak się u nas zjawił. Ruszamy w teren. Poszukamy, zobaczymy, co da się ciekawego znaleźć. Teraz raczej będzie w temacie ziół, chociaż kamienie też się przewiną. Mam parę pomysłów na to, także do zobaczenia za chwilę. Spójrz, piękne spotkanie, znaczy no, nie trudne znaleźć. To jest wiązówka błotna. Z tego wyprodukowano pierwszą polipirynę, czyli lek na gorączkę, różne stany zapalne. Takie ma listki. Warto sobie nazbierać i zimą przy przeziębieniach, czy na jesień, nawet tak po prostu zrobić sobie od czasu do czasu taką herbatkę. Zbieramy kwiatki. Łatwo się to suszy. Oddziela. Ja zrywam całe pęki. Później jak trochę podeschną, to łatwo oddzielić od łodygi. Tutaj mamy. Ta już jest bardzo rozwinięta. Zresztą jest już końcówka września. Troszkę za późno na to, ale latem taką królową łąk można pozbierać. W połączeniu z korą wierzbową daje mega efekty. Polecam. O, tutaj jeszcze udało się takie świetne ziółko spotkać, jakim jest rumianek. Bardzo lubię. Trochę tutaj sobie go rośnie na polu. Więc wspólnie z tutaj poszukiwaczem czegoś w ziemi. Lucek, troszkę sobie tego pozbieram. Na co pomaga rumianek? Praktycznie na wszystko. Stany zapalne, kłopoty z żołądkiem, rozkurcza. Bardzo fajne ziółko. No i świetne w smaku. A tutaj piękne małe niebieskie kwiatki, nie zapominajka. Już będzie puszczać nasionka. Może sobie troszkę zbiorę. Będę miał na przyszły rok. W czym pomaga? We wszelkich tematach z układem oddechowym. Jakieś zapalenia płuc, kaszle, coś takiego. Dobrze. No, ma też troszkę właściwości uspokajających, także pomaga troszkę w przypadłościach układu nerwowego. Ja spokojnie obserwuję rzeczkę. A lucek węszczy wszędzie. O, już cały brudny, mokry, czyli w swoim żywiole. Pies, który ogólnie nie lubi tylko ciągników i samochodów. Musi wszystko sprawdzić po swojemu. No i widzicie, taki zwierz potrafi być fajny, ale czasami jak to postrzelać, to
troszkę przeszkadza wbiegając na linię strzału. Jeszcze się musi dużo nauczyć. No ale zobaczcie. Zostaw. Lucek. Teraz się nie robimy. Już nie martwcie się. No strzelam dużo mi zwierzątek. Z nim się nie da. No i tyle ze strzelania. Właśnie zjada mój cel. Się nie udało upolować butelki, ale jemu jak najbardziej. Zostaw to. Chodź. Zobaczcie, jakie bogactwo na tej łące. Została prawdopodobnie raz skoszona. Dzięki temu mamy jeszcze okazję na świeży szczaw. Bardzo smaczna rzecz. I bardzo zdrowa. Zawiera dużo żelaza. Tam się lucek krąży. Szpera też pewnie coś dla siebie znajdzie. No, a ja na takiej lekko podmokłej łące podjem szczawiu. Jak zwykle kanapki wrócą ze mną do domu. I znalazł sobie cień. Zobaczcie, jakie świetne miejsce. Tak, tam brodzi sobie lucek. I tutaj taki piękny strumień. Świetne miejsce, żeby zrobić sobie postój i coś zjeść. O, i już poszedł w ruch jakiś patyk. Zawsze coś znajdzie. Zobaczcie, udało się tutaj jeszcze spotkać złocień polny. Wiem, że tak dziwnie widać w tej kamerce. Może tylko u mnie się to tak dziwnie wyświetla. Spróbuję kiedyś coś z tym zrobić. W każdym razie jest to roślina o działaniu rozkurczowym, dezynfekującym, wspomaga gojenie ran, lekko uspokajająca. Napar jest naprawdę ciekawy, ma dużo zastosowań, łącznie z tym, że przyspiesza gojenie ran. A tutaj sobie odpoczywa pies. Nabiegał się po polu w tą i z powrotem. Nie lubi, jak staje i coś zbieram. Dobra, śmigam dalej. Ja na tym kończę. Zioła rozłożone. Suszy się. Rumianek. Złocień polny. I jeszcze trochę w plecaku. Także. Ja na tym kończę i do następnego. Niedługo kolejna wyprawa. Będzie ciekawie.